Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia zupy cukiniowej krem z odrobiną sera, parmezan, znaczy sera parmezan lub innego. Zupa jest pożywna, bardzo szybka, sezonowa i naprawdę świetna. Cukinii macie już na kanale Dżem z cukinii. I tam mówię też o tym, że cukinia czasami może być trująca, jeżeli jest z nasion, nie ze sklepu ogrodniczego, tylko takich samodzielnie zbieranych. Poczytajcie sobie. W każdym razie, gdyby cukinia była gorzka bardzo, to jej nie jedzcie. Ale ta nie jest gorzka, bo już próbowałam. W takim razie zaczynamy. Słuchajcie, do zrobienia zupy cukiniowej, ta zupa cukiniowa krem jest zupą wegetariańską. Nie jest wegańską, bo używam masła i sera. Ale jeżeli ktoś użyje oleju i na przykład jakiegoś tofu, to i będzie też wegańską, ale teraz jest wegetariańska. I teraz tak, zaczynamy od wrzucenia odrobiny masła, znaczy odrobiny. No ja bym tak powiedziała, około 30 gramów gdzieś masła, no bo to będzie jedyny tłuszcz, no potem jeszcze ewentualnie ser w tej zupie. Czyli wrzucamy masło na dno garnka i od razu ja wciskam ze dwa ząbki czosnku. I teraz tak, ktoś mnie się pytał, dlaczego ja daję czosnek na masło lub na olej? Przecież nie można, on gorzknieje. Dusić czosnek można, nie można go smażyć. Więc on nie może być brązowy, bo w momencie, kiedy on się robi brązowy, czy taki już ciemnożółty, to faktycznie może się zrobić gorzki. Natomiast w momencie, kiedy dusi się czosnek na malutkim ogniu, tam podlewając wodą albo nawet na tłuszczu, ale dusi się, to wtedy on się gorzki nie robi, a daje bardzo fajny smaczek zupą bezmięsnym. Można też dodać trochę cebuli. Ja akurat nie mam, zapomniałam. Też pasuje jeszcze dodać tutaj na przykład dymki czy pół białej cebuli, jak najbardziej. No ja na razie nie dodam, bo nie mam. No i teraz rozpuszczamy masło razem z czosnkiem. Ja od razu daję przyprawy, czyli od razu daję pieprz, sól. Jak ktoś lubi jakieś zioła, można dodać, ale ponieważ dodaję dość ostry ser, nie musicie dodawać ostrego sera, możecie dodać zwykły żółty ser albo trochę jakiegoś podwędzonego białego, ale ja lubię dodać jakiegoś parmezanu czy jakiegoś sera takiego z niebieską pleśnią, więc ponieważ dodaję ser i to nie dodaję ziół, ale jak najbardziej pasują. I teraz mam tutaj już pokrojone 3 ziemniaczki, jedną małą pietruszkę i kawałeczek selera. I to wrzucam na to masełko z czosnkiem i duszę. W czasie jak warzywa się duszą, to kroję. Aha, i w ogóle plusem jest to, że ponieważ jest to zupa krem, to te warzywa mogą być pokrojone jak bądź. Nie muszą być w ładną kosteczkę, bo i tak to wszystko zblendujemy. No i teraz jak już się duszą ziemniaki z innymi warzywami, to kroję cukinię taką średnią. Ta jest jeszcze taka, z której nie trzeba wykrawać tych gniazd nasiennych i nie trzeba jej obierać. Z tych te duże jak najbardziej trzeba i obrać i wykroić nasionka. Czyli najlepiej, jeżeli ma się ogródek, to nie dopuszczać do tego, żeby urosła taka olbrzymia. Albo dopuścić jedną i wtedy robić panierowane takie kółka, to wtedy z tej dużej bardzo smaczne wychodzą. Ja na razie pokroiłam jedną cukinię, ale mam jeszcze jedną, więc zobaczę, ile mniej więcej mi wejdzie. Ja zawsze robię zupy na wyczucie, więc teraz Wam podam przepis, ale dopiero jak zobaczę, ile mniej więcej jest. Teraz do warzyw, czyli do ziemniaków z pietruszką i kawałkiem selera dorzucam jedną średnią cukinię, ale zaraz zobaczę, czy jeszcze więcej nie dać. Może jeszcze pół dam. Bardzo uważamy, o takie zdrewniałe to odkroję, bardzo uważamy z dolewaniem wody, żeby nie było po prostu za rzadkie, bo to ma być zupa krem, nie? A nie chcemy tam dodawać mąki czy czymś tam zagęszczać. Czyli jak dajemy wody, to tak po troszeczku, bo warzywa też puszczają wodę i żeby nie wyszła nam za rzadka zupka. Teraz
Teraz dorzuciłam cukinię i myślę, że całość się będzie jeszcze dobre 15 minut gotowała. Potem to zblenduję i Wam pokażę oczywiście. Warzywa już są miękkie, ugotowane. Zobaczcie, tutaj jest niewiele cieczy, no bo to ma być zupa krem. I teraz będę to wszystko blendować. Zupa już jest zblendowana. Zobaczcie, ma śliczny zielony kolorek. Jest gorąca niesamowicie. No, wydaje mi się, że jeszcze można by było ją ewentualnie odrobinkę doprawić. Chociaż jeszcze dojdzie ser, który jest dosyć ostry, i kleks śmietany znowu, który jest łagodny. Czyli może wtedy na talerzu jeszcze doprawić. No, moja nawet wyszła aksamitna, chociaż mój blender ma 30 lat. Ale nawet mu się udało to zblendować. Wiadomo, zupa krem to taka wersja dla emerytów, jak my się śmiejemy, ale bardzo lubimy wszyscy. Same warzywa, pożywne, szybkie. I teraz, zobaczcie, ja tutaj mam taki podrabiany lazur i mam tutaj podrabiany parmezan. Akurat taki był u nas w sklepie. Mi się wydaje, że najbardziej pasuje taki lazur, ale jeżeli ktoś nie lubi ostrego smaku sera, to jak najbardziej może dać ten najzwyklejszy, albo nic, albo zwykły biały. Można też podprażyć na przykład pestki słonecznika albo pestki dyni. Też bardzo pasują. Można pokroić coś zielonego, można dać grzaneczki. Co tam uważacie? Tutaj mam śmietanę. Troszkę tam jej dam. Można dać na przykład kleks, nie śmietanki, a jogurtu. Co kto lubi, co uważa. No i tak wygląda zupa krem cukiniowa. Jest bardzo delikatna w smaku, taka bardzo masłowo-kremowa. Naprawdę ma fajny smak, bardzo polecam. A wiem, że w sezonie tej cukinii jest bardzo dużo, szczególnie jeżeli ktoś uprawia ogródek, a także jest w dobrej cenie. Jest zdrowa, jest ładna, zieloniutka. Bardzo polecam, próbujcie. Zupa krem cukiniowa. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.